Jeśli chodzi o zawody sportowe, pożarnicze, to w ogóle jest taka przygotowanie w ogóle ludzi z jednostek ochotniczych straży pożarnej pod względem fizycznym do sprawiania sprzętu i do przygotowania do działań ratowniczych, bo na tym cała ta sztuka polega i dlatego to się mniej więcej w tym sensie organizuje. Były te jednostki z całego powiatu, jedna ze Szlichtingowa, gmina Szlichtingowa, ile? 5, 9 właściwie z gminy Pskowa i 8 z gminy Sława. I to w 4 konkurencjach startują, są to młodzieżowe drużyny do lat 15 chłopców i dziewcząt, oczywiście panie, które ukończyły 18 lat, wiek reszta już nieograniczony. Natomiast panowie jako seniorzy i te 4 grupy są, konkurują ze sobą o palmę pierwszeństwa na terenie powiatu. Owszem, są to jednostki wytypowane z gmin, w wyniku zawodów, na które miały miejsce na szczeblach gminy. I to są zwycięzcy, którzy dzisiaj brali. Jak są nas tegoroczne zawody, nie nominują jednostek do zawodów wojewódzkich, bo w ubiegłym roku były. I my mamy z naszej gminy właściwa sława tylko 3 jednostki, które są mistrzami województwa. I to są drużyny ze Starego Strącza, a 4. drużyna w tej grupie jest wicemistrzem województwa. Czy dzisiejsze wyniki były jakimś zaskoczeniem? Nie, raczej nie, bo od lat już jednostki, które mają jakiś tam wysoki poziom, to jedynie może być nieszczęśliwy wypadek lub wada sprzętu stwierdzona po całym zawodu, a tak, to już zwycięzcy są w zasadzie, jednostki są tak ułożone, jeśli chodzi o szczebel już powiatowy czy wojewódzki, to już wiadomo kto, co i jak i co reprezentuje. Tutaj w kuluarowych rozmowach pan to porównywał troszeczkę do zawodów żużlowych. Może pan powiedzieć, skąd to porównanie? A bo jeśli chodzi o regulaminy zawodu, w tej chwili bierze się pod uwagę więcej regulamin CTIF, czyli w zasadzie tam się nie używa sprzętu silnikowego, mówiąc szczerze. I stąd nie ma tego dreszczyku, nie ma, jeśli motopompa gra i jakiś tam wydziela i odgłos, i dymek, no to się inaczej patrzy i się widzi tego. A tamte są tylko takie techniczne zawody, także nie, ludziom w zasadzie nie za bardzo one się podobają, ale no niestety, ale to w Europie i wszędzie już to jest i musimy pod tym względem też startować.